Siemanko, dzisiaj dam Wam jedną fajną radę, dzięki której będziecie mogli polepszyć swoje efekty wizualne czy siłowe, jeżeli chodzi o trening siłowy, także zapraszam. No i tym jednym dziwnym tipem jest po prostu nagrywanie własnych serii na siłowni. Tak, zwykłe nagrywanie, nic trudnego, no ale jednak wiele ludzi ma z tym problem, a jest to tego warte. I zaraz powiem Wam dlaczego w kilku podpunktach. Podpunkt pierwszy, dzięki nagrywaniu się z kilku ujęć będziesz mógł po prostu kontrolować swoją technikę, także znajdziesz jakieś błędy, które być może ograniczają Twój postęp siłowy na treningu, a co za tym idzie postęp sylwetkowy, bo jak wiemy jedno idzie poniekąd z drugim w parze, także to jest taki pierwszy powód, dla którego warto się nagrywać. Drugim powodem, z którym wiele ludzi ma problem, jest kontrola intensywności treningu, czyli to ile powtórzeń nam zostało w zapasie, określenie tego ile powtórzeń jeszcze nam zostało, ile moglibyśmy wykonać. Z tym mają problem nawet średnio zaawansowane osoby, nie tylko początkujące, chociaż początkujące mają jeszcze większy, no bo nie znają do końca swojego ciała. Ja osobiście też mam ten problem i o co tutaj chodzi. Jeżeli się nagramy, to będziemy mogli stwierdzić, ile rzeczywiście zostało nam powtórzeń w zapasie. Jeżeli trenujemy, wykonujemy daną serię, to możemy tutaj mylnie to określić i często tak się też właśnie zdarza. Ja sam nagrywając siebie widzę, że na przykład myślę, że zostało mi jedno powtórzenie, albo nie zrobię już ani jednego powtórzenia. W tym momencie podchodzę do nagrania, oglądam nagranie i widzę, że ta sztanga po prostu nawet nie zwalniała. Co to oznacza? Że dana seria była zbyt lekka. Bo tak naprawdę, jeżeli zostałoby nam jedno powtórzenie, czy dwa powtórzenia w zapasie, to każde kolejne powtórzenie, dla przykładu podczas wyciskania leżąc, szłoby coraz wolniej. Jeżeli ta sztanga w pierwszym powtórzeniu idzie tak samo jak w piątym czy w szóstym, no to tak naprawdę dany ciężar jest dla Was za lekki i tutaj powinniście go zwiększyć. No i dzięki takiemu nagrywaniu samego siebie będziemy mogli to zrobić, bo w głowie możemy mieć właśnie taką barierę, która będzie nas ograniczała. Czyli ponownie zyska na tym nasz progres nie tylko siłowy, ale sylwetkowy, bo tak jak mówię, jedno z drugim poniekąd idzie w parze. Także to jest drugi powód, dla którego warto nagrywać się na siłowni. Trzeci powód, o którym już wspomniałem, polepszenie właśnie efektów wizualnych. No bo jeżeli będziemy kontrolowali zarówno technikę, jak i intensywność, no to tutaj robota sama się poniekąd zrobi. Jeżeli nie będziemy tego kontrolowali, jeżeli nie będziemy mieli partnera treningowego, który będzie nam mówił, ej, tutaj zrobiłeś błąd w technice, a tutaj rzeczywiście jeszcze mógłbyś zrobić jedno, dwa powtórzenia, no to będziemy błądzili tutaj wokół jakiegoś błędnego koła i no, będziemy ograniczali swój postęp siłowy, sylwetkowy, dlatego no, warto się nagrywać, tym bardziej, że no, nie sprawi nam to jakichś dużych kłopotów, nie jest to dla nas też jakieś bardzo wymagające. Czwarty powód to już bardziej jako taka ciekawostka, bo ja sam tak robię. Dzięki temu, że się nagrywasz za pół roku czy za rok, będziesz mógł wrócić do danego liftu, danego ćwiczenia, no i sprawdzić, czy rzeczywiście zrobiłeś postęp, bo będziesz miał po prostu nagranie, które będziesz mógł obejrzeć, zobaczysz, czy poprawiłeś technikę, zobaczysz, czy dołożyłeś ciężaru. Także można to traktować poniekąd jako taki dziennik treningowy, co też warto robić, no bo będzie to jakaś pamiątka dla nas samych i będziemy mogli za 5, 6, 10 lat sobie włączyć, odpalić i zobaczyć, jak śmieszne ciężary w danym lifcie podnosiliśmy. Także no, myślę, że też fajna sprawa. I jedyny minus, jedyny problem z nagrywaniem, bo nie powiedziałbym, że to jest minus, no to po prostu wstyd przed tym, żeby się nagrać. I z tym problem bardzo wiele ludzi, ale uwierzcie mi, że osoby, które są z Wami na siłowni, tak naprawdę mają w dupie to, czy teraz będziecie nagrywali daną serię, czy nie. Oni nie patrzą na Was, wiem, że Wam się wydaje, że tak jest, ale no, nie zwracajcie na nich uwagi. Przełamcie tą barierę w głowie, włączcie to nagrywanie, nic Was to nie kosztuje, no, nie wkładacie w to też wiele wysiłku, bo wystarczy odpalić tylko aparat w telefonie, położyć ten telefon gdziekolwiek, tak żebyście widzieli całą sylwetkę, no i zrobić serię, także myślę, że jest to tego warte przełamania tej bariery i no tyle. Okej, to by było na tyle w tym filmiku, mam nadzieję, że się przydał, mam nadzieję, że też zaczniecie od tego momentu nagrywać się, chyba że już to robicie, to bardzo fajnie. No i co? Do zobaczenia w następnych materiałach.